Cześć, witam Was serdecznie z kuchni. Jak widzicie, praktycznie dopiero wstałam. Nie no, wstałam z godzinę temu. Czekałam na kuriera. Miał przyjść kurier z moimi butami do pracy nowymi, także musiałam wstać o 11. A dlaczego tak, że musiałam, mimo że wcale nie wcześnie? No to idę dzisiaj do pracy na nockę. Cały ten tydzień mam nockę. I powiem Wam, że przydałoby się, żebym właśnie pospała trochę dłużej. No, ale nie dało się przez tego kuriera. Natomiast dlaczego nie jestem też umalowana i nieogarnięta? Bo wiecie co, umaluję się już przed nocą tak naprawdę do pracy, bo to trochę nie ma sensu. Jakbym umalowała się teraz, później bym poszła do pracy, dopiero o 20 wychodzę, także już ten makijaż by do rana pewnie, wiecie, lepiej żeby go nie było, niż był taki, jaki miałby być. Także później się ogarnę. No, a teraz co? Nie wiem, może zrobię sobie coś na śniadanie do jedzenia, ale w sumie nie wiem nawet co za bardzo. A też tak wyjść trochę ciężko, ale może sobie coś zrobię do jedzenia, coś wymyślę i piję sobie kawkę, właśnie sobie wezmę, bo wiecie co, przed chwilą gadałam z mamą przez telefon i tak mi zasło w gardle jeszcze i tak muszę do niej zadzwonić raz. No i taki dzień. Powiem Wam, trochę dziwnie się czuję idąc na tą nockę. Ja na nockę pracowałam dosłownie 2 dni w moim życiu, nie licząc tego, że pracowałam kiedyś na wykładaniu towarów w Tesco. Tak, jak byłam w technikum, miałam tam 16-17 lat. No, to nie licząc tego, to pracowałam 2 razy w życiu na nockę. I nie wiem, jak to będzie, szczerze, ze spaniem najgorzej, czy mi się nie będzie chciało spać. No, ale zobaczymy. I tak trochę dziwnie się czuję, bo tak niby jakbym miała wolne, ale gdzieś tam cały czas pamiętam, wiecie, że muszę iść o tej 20:30, w zasadzie mam na 9:00 muszę wyjść, także trochę dziwnie. No zobaczymy, jak to będzie, mam nadzieję, że będzie ok. I co, cieszę się w sumie z tych nocek, bo wiecie co, dzięki temu mam szansę coś nagrać w dzień, tak wiecie, w normalnym otoczeniu. No tutaj jestem teraz w kuchni, trochę bałagan z tyłu, nie patrzymy na to. No w każdym bądź razie jestem w stanie Wam coś nagrać, bo jestem sama w domu po prostu przez cały dzień, także to jest super na plus. I co? Ja pójdę umyć głowę, zadzwonię jeszcze do mamy raz i tylko muszę poczekać, aż skończy drugi telefon, bo tam miała drugą rozmowę i dlatego się rozłączyłyśmy. Umyć głowę, zadzwonić do mamy i przyjdę się do Was odezwać wtedy. Okej, ja już umyłam głowę, porozmawiałam z mamą i tak sobie pomyślałam, słuchajcie, że zrobię sobie maseczkę, korzystając z tego, że mam turban i włosy, wiecie, w górze, nie latają mi, także zrobię sobie maseczkę. I słuchajcie, chciałam Wam pokazać, to jest maseczka z Primarka, z tej firmy PS, to jest ta primarkowa firma kosmetyczna. Ja nigdy, słuchajcie, zawsze się bałam kupować kosmetyków z Primarka, jakoś tak, wiecie, średnio wierzyłam w ich jakość. Ale te maseczki właśnie poleciła mi koleżanka z pracy. I słuchajcie, ta maseczka kosztuje 80 pensów, także jest bardzo tania. Ona jest niby tutaj rozświetlająca z brzoskwinią i zieloną herbatą, tak jak tutaj macie narysowane, brzoskwinia, zielona herbata. Nie mam pojęcia, jak ona się nazywa, bo to jakieś chińskie znaczki. I to jest najważniejsze, że to jest Foaming Bubble Mask. Ja Wam zaraz pokażę, o co tu chodzi. To jest maseczka w piance. Powiem Wam, że jak pierwszy raz ją użyłam, bo ja sobie kupiłam od razu 3, mówiła koleżanka, że fajne, to trzeba było kupić. I słuchajcie, o jest, strasznie ciężko się otwiera, wiecie, bo kapu? Nie. No dobra, powiedzmy. Ja sobie oczyszczę jeszcze buzię, tutaj wezmę chusteczkę. Tak sobie tylko przyjadę chusteczką do demakijażu, żeby mieć pewność, że jest czysta buzia. Wiecie? Okej. Okay. I zobaczcie, to jest konsystencja taka, taka? Wydawało mi się, że to było. Będę patrzyła tutaj w podgląd, słuchajcie, sobie w ogóle może bliżej usiądę. I zaraz Wam pokażę, o co tutaj mi chodzi. Konsystencja jest taka normalna, kremowa. O, zobaczcie, normalnie jak krem, nie? Natomiast jak Wy ją nałożycie, ja sobie muszę tutaj lusterko jednak zorganizować, bo ja nic nie widzę. O. Natomiast jak ją nałożycie, to zaraz zobaczycie, co się zacznie dziać. To jest po prostu hit. I ja podejrzewam, że w Polsce też są takie maseczki.
na tej zasadzie. Ona jest taka dotleniająca niby. Wiecie, to jest spoko. Skóra po niej jest faktycznie taka gładziutka i przyjemna, także jest ok. I zobaczcie, widzicie, ona już się zaczyna robić biała, ale to nic. Bo to jakby nie o to chodzi, że ona się robi biała, tylko chodzi mi o to... Czekajcie, jeszcze sobie tutaj go wyściskam. Chodzi o to, jaką ona nabiera konsystencję. To jest w ogóle jaja są, wiecie? O, ja sobie to już zniszczyłam. Jeszcze troszkę na brudkę damy, podbrudkę. Czy wy to widzicie? Że ona się robi normalnie... Że to się robi normalnie z tego pianka. Po prostu wygląda się jak bałwanek. Zobaczcie, ja wam tak podejdę. Widzicie to? Normalnie jak pianka po goleniu. Niesamowite. Słuchajcie, niesamowita akcja. Tak mi się ta maseczka podoba. Ale wiecie co? Co jest jeszcze co jest jeszcze? Co jest w zasadzie jedyne... O, zobaczcie na moje palce. Jest normalnie pianka. Ale wiecie, co jest w tym najgorsze? Nie to, że wygląda się jak bałwanek 10 kg od razu cięższy. Najgorsze jest to, że ona tak gilgocze w nos, że po prostu nie można wytrzymać. Chyba przez to właśnie, że ten tlen tam się robi i ta pianka, to dlatego tak to wygląda. I tutaj jest napisane, że mamy ją trzymać ile? Poczekajcie, już ją robiłam, ale nie pamiętam, wiecie. O matko, 15 do 20 minut. No to dobra. Idę umyć rękę i idę siedzieć jak bałwanek. Jezu, tak mnie to gilgocze. Zobaczcie tutaj na policzku, co mi się stało. Jak ona się tutaj nawarstwiła. Zobaczcie. Widzicie to? Jest normalnie pianka do golenia. Niesamowity efekt, ale super. Podoba mi się to, tylko gdyby to tak nie gilgotało na nosie. O, to by było lepiej. Ale nic. Fajna maseczka. Posiedzę z nią 15, przecież 15 minut, 20 mi się nie chce. Posiedzę z nią 15 minut i wrócę do was już po zmyciu. Mały update. Zobaczcie. Normalnie pianka i to zobaczcie, jak ona jest gruba. Tutaj już mi zaraz chyba spłynie. Czat, co? Polecam, jeżeli możecie ją kupić. Co mi tam spada? Jeżeli możecie ją kupić, kupcie sobie, naprawdę. Okej, już wróciłam po zmyciu maseczki. Wysuszyłam sobie też włosy, które mam zaczerwienioną tą twarz. I tak jak wam mówiłam, ja nie będę... Nie, moja kosmetyczka. Nie będę robiła makijażu teraz, bo to jest bez sensu. Natomiast okazało się, że no niestety muszę wyjść, bo... Czegoś z niczego nie zrobię. Także muszę wyjść do sklepu. Więc nałożę sobie tylko troszkę korektora pod oczy i co? I zrobię brwi. I to będzie na tyle, jeśli chodzi o mój makijaż teraz. Jak wrócę, ja sobie to zmyję oczywiście. O, tak sobie wklepię tylko dosłownie troszeczkę. Wrócę sobie, zmyję, żeby ta skóra jednak odpoczywała, bo potem wiecie... Cała noc w makijażu to słabo. Okej. Tak tylko wiecie, symbolicznie. Nie maluję absolutnie rzęs nawet. Aha, już sobie umalowałam korektorem. Także rzęs absolutnie nie maluję. Podkładu nie daję. Tylko i wyłącznie troszkę na nos. Mój nos ostatnio to jest, słuchajcie, jakaś porażka. Ja nie wiem dlaczego. Jest tak czerwony, jest. Nie wiem. Jakieś krosty, wypryski na nim mam. Ja nie wiem o co chodzi. Nie wiem co mi się stało. A wiecie co to mi się stało po maseczce peel off? Zrobiłam sobie tą czarną maseczkę peel off. Taką, co wiecie, ściąga skórę. Wszystko ze skórą razem. I po prostu, nie wiem, jakieś krosty mi po niej wyskoczyły. Bez sensu, nie wiem, a już robiłam wcześniej. I słuchajcie, do brwi sobie ostatnio kupiłam z Soap and Glory, tak się to czyta. Taki tint razem z ołówkiem jakby do brwi, coś takiego. O, takie coś. Ale powiem wam, że zobaczcie, tutaj z jednej strony jest taki cieniutki pisaczek i to ma nam niby pomóc dorysować brwi. Może, jak ktoś jest umiejętny.
a z drugiej strony mamy normalnie wykręcaną kredkę. No i to ma nam zrobić cień na brwiach. No nie wiem. Słuchajcie, nie wiem, nie jestem przekonana. Użyłam tego 2 razy, ale chyba nie umiem tego używać. Może po prostu właśnie nie umiem tego używać, dlatego to jest dla mnie nie za fajne. No nie wiem, wiecie co, tak się staram tutaj po prostu takie tylko sobie domalować kreski do moich łysoli. Bo jak wiecie i widzicie, ja mam brwi łyse jak... nie wiem co. No i nie wiem, no zobaczcie, no i co, to jest spoko. Wstanę troszkę. Nie, nie wiem, może jest spoko, ale nie jestem przekonana. Może wiecie co, jak się nauczę z tego korzystać. Nie wiem, ja jestem już przyzwyczajona chyba do tego cienia i pędzelka i to tyle. A takie rysowanie to dla mnie jest ciężkie. No i no ja nie wiem, nie umiem ich zrobić równo. Nie wiem, może i to jest spoko dla wprawnej ręki, ale dla mnie to... Nie, zobaczcie, i to jest... Oj, przepraszam, bo to jakiś alarm jeszcze. I czy to jest okej? Okay? No ja nie. Nie, no mówię wam, może się tym nauczę robić, ale jakoś dla mnie to nie jest... Nie wiem, chyba lepsza ta druga strona tego, wiecie, ołówka. Chociaż ono jest też... Robi takie trochę za ciemne. A, bo jeszcze właśnie, to jest kolor, czekajcie, to jest kolor dark chocolate chyba. Tak. Ciemna czekolada, no ja nie wiem, czy to jest ciemna czekolada. Czarna czekolada. Tylko, że my teraz dla mnie ten efekt... No nie, wydaje mi się, że mam je narysowane. Dajcie znać, trochę sztucznie to wygląda. Miało to wyglądać naturalniej niż zawsze, a tak naprawdę mi się wydaje, że to wygląda sztucznie, no ale okej. Okay. Już wam się jeszcze tak pokażę bliżej. O. To jest okej. Okay. Naszym zdaniem. Dajcie znać. Okej, okay. Więc ja tyle. Lecę do sklepu. Odezwę się jak wrócę. Okej, okay, kochani, ja wróciłam ze sklepu. I nie wiem, jak zrobiła się godzina druga. Także dosyć późno już. Wiecie co, nagrałam wam film tak z tydzień temu, z półtorej nawet, to było w niedzielę zeszłą. No więc tydzień temu, tak. O tym, jak znaleźć pracę tutaj w Anglii, ale wiecie co, nie wiem, nie podoba mi się ten film. Strasznie źle w nim wyglądam, to po pierwsze. Natomiast jakby nie to jest najważniejsze. Najważniejsza tam jest treść. Ale... Jakoś ten film jest taki, nie wiem, chaotyczny, nie miałam chyba dnia do nagrywania, także nie wiem, czy wam go opublikuję. Dlatego teraz już się z wami pożegnam i pójdę właśnie zobaczyć. Być może zmontuję tam ten film jak, w jakikolwiek sposób, żeby on był w ładzie i składzie i wam go wrzucę. A na pewno zmontuję ten film teraz i ten na pewno się pojawi na kanale już dzisiaj. Także tak zamierzam zrobić, pomontować ten film, może uda mi się zmontować ten drugi i wiecie co, i nie wiem, może położę się jeszcze na godzinkę, dwie przespać, bo trochę się obawiam tych nocek, tej dzisiaj pierwszej, troszkę może być ciężko, no ale zobaczymy, trzymajcie kciuki, żeby było dobrze, cały tydzień tak, ostatnią nockę mam w piątek, z piątku na sobotę, także dzisiaj dopiero pierwsza. No, ale mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Dzięki, cieszę się, bo dzięki temu będę mogła nagrać wam filmy w ciągu dnia, tak jak mówię, jak stanę gdzieś tam koło 12, pewnie, bo skończę nocko o 6 rano. Będę 6.15, tak o wpół do 7 w domu, więc położę się spać i myślę, że do 12 już się wyśpię. No, także tak, idę zobaczyć te 2 filmy, a jak nie, to tylko ten jeden, a tamten drugi wam nagram po prostu jutro, czy w najbliższe dni. Już tak normalnie, bo wiecie co, to nie jest vlog, że wiecie, ja sobie tam gadam, bla 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 i to nie musi być jakieś super tam, wiecie, profesjonalne i tak dalej. No chciałabym, żebyście z tej treści jak najwięcej wynieśli, a wydaje mi się, że nie jest za dobry ten, tamten film. Także zobaczę jeszcze, być może zmontuję, być może nagram drugi raz, ale ten film się na pewno pojawi, ponieważ zbliżają się wakacje i chciałabym wam nagrać właśnie coś takiego. Takich kilka moich rad, myślę, że będą bardzo przydatne i bardzo wam pomogą jakby zacząć tutaj tym osobom, które by chciały tutaj przyjechać, zarobić przez wakacje, zacząć tutaj jakoś wystartować, także ważny film dla mnie,
Myślę, że dla niektórych osób też. Dlatego na pewno się pojawi, ale nie wiem, czy ten stary, czy nagram nowy. No nic, słuchajcie, uciekam, zjem coś i biorę się za to, później się prześpię, pewnie zrobi się wieczór. No i będę musiała się zbierać do pracy. Też domownicy powracają, także nie będę miała już tak możliwości tutaj nagrywać. Wiecie, kuchnia, wszyscy z niej korzystają. No, także, także trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia, myślę, jutro w następnym vlogu. Albo właśnie w tym filmie o pracy tutaj. Pozdrawiam cieplutko. Do zobaczenia. Pa!